Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Rynek pracy to temat webinaru, którego prowadzącą jest pani Monika Niepiekło. Teraz przedstawię może kilka kwestii technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już z niego korzystacie. Młode Wilki, dzień dobry. Tam możecie zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej i zgłaszać problemy techniczne. Ja się wtedy postaram Wam pomóc. Możemy się teraz tam przywitać, żebym wiedziała, że się słyszymy i widzimy, to znaczy, że Państwo mnie słyszą i widzą. Super. Dzień dobry, Panie Zenonie. Super. Dzisiaj bardzo bym prosiła, aby przy komputerze była cały czas jedna osoba, by nasze spotkanie sprawnie mogło przebiegać. Nad okienkiem czat znajduje się jeszcze taka ikona uśmiechniętej buźki. Postarajmy się teraz na nią kliknąć. Rozwinie się wtedy nam pasek różnych opcji do wyboru. Dzisiaj szczególnie interesuje nas obrazek podniesionej ręki. Jeżeli ktoś zaznaczy taką właśnie podniesioną rękę, będzie to dla nas sygnał, że chce zabrać głos. Jeżeli mieliby Państwo jakąś trudność z kliknięciem tej podniesionej ręki, ja pokażę, jak to wygląda. Tutaj taka podniesiona ręka przy mojej nazwie, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jeżeli byłaby trudność z naciśnięciem tej ręki, to bardzo proszę na czacie poinformować nas, że chcieliby Państwo zabrać głos. Ja wtedy postaram się włączyć Państwu mikrofon, oczywiście jeżeli techniczna strona nam na to pozwoli. I z mojej strony to już wszystko. Życzę owocnego spotkania i mam nadzieję do zobaczenia przy innych okazjach. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich. Nie mam tej przyjemności, żeby Państwa zobaczyć, ale mam nadzieję, że to, co jakby dla Państwa przygotowałam, będzie ciekawe i liczę bardzo na czy pytania na czacie, ale jeszcze bardziej bym chciała Państwa usłyszeć, bo przez swoją pracę doradcy jestem bardzo przyzwyczajona i bardzo mi z tym dobrze, jak ktoś ze mną rozmawia. A na razie zaprezentuję Państwu, jakby omówię kilka tematów, tutaj jakby omówię prezentację, a później mam nadzieję na pytania i będę się mogła odnieść do kwestii, które Was jakoś mocnie interesują. Również już teraz, jeżeli macie Państwo jakieś oczekiwania do naszego spotkania, to proszę je zgłaszać na czacie. Będę się starała na nie nie po części prezentacji, ale już teraz jakoś reagować. Dzisiaj się zajmujemy tematem naszej przyszłości zawodowej, bo również nas tutaj, organizatorów tego spotkania i Państwa nauczycieli i rodziców, nie tylko Państwa dotyczy to, co będzie w naszej przyszłości, bo jeszcze trochę pracy przed nami. Wy wybieracie tak naprawdę w jakiejś niedalekiej przyszłości szkołę średnią, ale tak naprawdę już dzisiaj przygotowujecie się do tego, żeby mieć ciekawą pracę w przyszłości. To, co jest bardzo ważne, jak myślimy o swojej obecności w różnych naszych aktywnościach, to od samego początku rozwijamy swoje kompetencje. Te kompetencje, pokrótce te ważne, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości, kiedy wy zaczniecie swoją pracę, to są na pewno i od nich zacznę właśnie od odpowiedzialności. To jak właśnie wywiązujemy się ze swoich zobowiązań, jak wykonujemy różne zadania, dotrzymujemy terminy, staramy się jakościowo. Wy również wykonując jakieś prace domowe, rzeczy, które obiecaliście innym osobom, ćwiczycie i uczycie się tej odpowiedzialności za to, do czego się zobowiążecie. To, co dzisiaj jest dosyć ciekawe i warte podkreślenia, to jest sama forma komunikowania się. My dzisiaj ćwiczymy, że możemy ze sobą rozmawiać na czacie. Państwo mnie widzą, możemy się łączyć. Ja jestem w Warszawie, Państwo w różnych stronach Polski
i rozmawiamy ze sobą. Oczywiście to jest taki kontakt, czy bezpośredni, czy telefoniczny, mailowy, czy właśnie pod różne aplikacje informatyczne, ale chciałam, żebyśmy widzieli to komunikowanie się, jak nazywamy problemy, jakiego używamy słownictwa, czy jesteśmy szczerzy w kontakcie, czy umiemy sygnalizować różne jakieś problemy, starać się je rozwiązywać wspólnie. Odpowiednim słownictwie, odpowiedniej formie, ze skupieniem, z aktywnym słuchaniem. Tak? Czyli jakby i narzędzia komunikacyjne, i ta forma przekazu, co chociażby uczycie się na zajęciach wypowiedziami różnymi, zdobywacie jakieś słownictwo, to już dzisiaj jest dosyć istotne i jak widzicie, już się do tego przygotowujecie, żeby się również dobrze w pracy komunikować. Niezwykle cenne są umiejętności organizacyjne. Czyli zarówno jak sobie planujemy pewne przedsięwzięcia, jak zarządzamy czasem, jak ustalamy pewne hierarchie zadań, jak przygotowujemy, jak prowadzimy. I to nie dopiero jak będziemy pracować, mamy je ćwiczyć i rozwijać, ale jak wykorzystujecie swój czas wolny, jak macie chwilę, żeby coś robić, jak łączycie aktywności, jak wybieracie, co jest w danym momencie ważne. Dlatego zachęcam i mam nadzieję, że to robicie właśnie samodzielnie, przygotowywać swoje plany, zastanawiać się, jak to zrobić, a na pewno, jeżeli pracujecie w projektach, możecie to w jakiejś grupie też, w jakichś przedsięwzięciach rozwijać i kształcić. Kolejny blok naszych kompetencji, które jak widzicie, one nie są związane z wiedzą, ale właśnie z tym, jak funkcjonujemy, jak sobie radzimy z różnymi sytuacjami, to jest właśnie współpraca. My teraz też ze sobą współpracujemy, dogadujemy się, ja tutaj z paniami z Centrum Edukacji, z nauczycielami współpracujemy, rozwiązujemy wspólnie jakieś problemy, zaznaczamy właśnie, co jest ważne, ustalamy i wspólnie je realizujemy. Ten element, obojętnie w jakiej dziedzinie będziemy pracować, to ta współpraca występuje. Czy z osobami, którym będziemy świadczyć jakieś usługi, czy wykonywać jakąś pracę, bez współpracy nie wykonamy, obojętnie czy jesteśmy informatykiem, pracujemy w jakichś usługach, jesteśmy dziennikarzem, czyli to wszystko wymaga współpracy z innymi. Bardzo ważne jest i właśnie dobra motywacja i zaangażowanie w to, co robimy, wpływa na jakość naszej pracy i przynosi nam pewne zadowolenie, bo jeżeli coś jest narzucone przez innych, a my się w to nie zaangażujemy, nie mamy odpowiedniej motywacji, ta jakość pracy nie wystarcza, żeby przez ileś lat zajmować się jakąś specjalizacją, czym się zajmować. To jeżeli już będziecie niedługo wybierać pewne swoje cele edukacyjne, czy myśleć w jakiejś szerszej perspektywie o życiu zawodowym, to ma się wpisywać w to, co jest dla nas ważne, w jakieś cele życiowe, zawodowe, bo musimy sobie wymyśleć jakiś pomysł na siebie, żeby łączyć pewne pasje i żeby to wypływało z naszego serca, bo tylko wtedy będziemy mogli z zadowoleniem, ale też z dobrymi wynikami, z satysfakcją pracować. Podkreślę w ogóle myślenie, ale zwłaszcza znaczenie analitycznego myślenia, ale też logicznego, syntetycznego, wyciągania wniosków, bo w samej gonitwie dzisiejszego czasu i wielu jakichś trudnościach, bez odpowiedniego zarządzania informacjami, szukaniu rozwiązań, samego przygotowywania jakichś raportów, wszystkiego, co nas otacza, nie jesteśmy w stanie dobrze wykonywać swojej pracy. To myślenie ćwiczymy tak naprawdę i rozwiązywając jakieś rebusy, łamigłówki, łącząc pewne jakieś, wykonując jakieś zadania, obojętnie o jakich przedmiotach myślimy. Tak naprawdę również w życiu podejmowanie pewnych decyzji, organizowanie, planowanie wymaga cały czas do nas bardzo dobrego myślenia, łączenia faktów, wyciągania wniosków i przede wszystkim wybierania tego, co jest ważne. Kolejne kompetencje, bez których obojętnie o jakiej dziedzinie specjalizacji myślimy, obojętnie w jakiej branży będziemy pracować, to bez kreatywności jest trudno tak naprawdę dojść do jakichś sukcesów zawodowych.
Podkreślę tutaj znaczenie wymyślania ciekawych rozwiązań, bo bardzo często pewne sytuacje nas zaskakują, nie jest tak, jak sobie zaplanowaliśmy, musimy szybko podjąć jakąś inicjatywę, wymyśleć ogromną ilość jakichś rozwiązań, bo większość zawodów wymaga od nas dużej samodzielności. My nie będziemy mieli rodzica, nauczyciela, który nam powie, to takie rozwiązanie jest słuszne, tylko my będziemy musieli sami zrealizować jakiś projekt, dojść do jakichś rozwiązań, więc już dzisiaj, chociażby poprzez takie inicjatywy, w jakich uczestniczycie, uczycie się tej przedsiębiorczości, wymyślacie pewne rozwiązania i właśnie ćwiczycie twórcze, nieszablonowe myślenie, które właśnie w każdym zawodzie, obojętnie czy dziennikarzu będziemy, czy prowadzić swoją firmę, czy być lekarzem, bez tego jest bardzo trudno odnieść sukces zawodowy. Uniwersalną kompetencją jest również kultura osobista. To myślenie o innych, pewne zasady obycia, wiedzieć, jak się zachować, jeżeli, nie wiem, spotkamy jakiegoś polityka, profesora, kogoś, kto z kim jest dyplomatę, ale również jak się zachować w sklepie, jak rozwiązywać pewne jakieś bariery komunikacyjne z poszanowaniem innych osób i w różnych innych sytuacjach, również wobec chociażby ludzi z innych kultur, kiedy te zasady troszeczkę mogą odbiegać od naszych tradycyjnych. Co to znaczy wiedza? Tak? Bo my możemy rozumieć to tak jak w szkole, pewnymi przedmiotami, że coś wiemy o języku polskim, o historii, o biologii, o chemii, ale tak naprawdę, kiedy myślimy o wiedzy w konkretnej branży, w której będziemy pracować, bo nawet to się nie odnosi do nauk, które studiujemy. Tu chodzi o to, żeby właśnie korzystać z wielu zasobów, wielu rzeczy, które dotknęliśmy, jakichś technik, metod, naszego jakiegoś oczytania, bo rzadko kiedy w pracy wykorzystujemy i stosujemy wiedzę wyniesioną z jednej dziedziny. Czasem coś trzeba wiedzieć o fizyce, czasem trzeba wiedzieć o matematyce, o języku, żeby tak naprawdę w konkretnych dziedzinach móc pracować, ale sama wiedza bez umiejętności jej zastosowania w konkretnych sytuacjach, czyli przykłady, to co jest bardzo ważne, żeby właśnie praktykować, zdobywać konkretne doświadczenia, dopiero będziemy mogli powiedzieć, że my coś wiemy i jak tą wiedzę stosujemy w pracy. Bez znajomości języków obcych i znów w uniwersalizmie nie jesteśmy w stanie w tym momencie pracować. Oczywiście nie dotyczy to jakby każdego tematu, którym się zajmujemy. Czasami tylko pośrednio wykorzystujemy języki, bo raz na jakiś czas przyjedzie do nas jakiś gość z zagranicy, dostaniemy jakiś materiał, jakąś książkę, musimy się zetknąć z jakąś umową, na przykład po angielsku, ale tak naprawdę nie dotyczy to tylko angielskiego, którego się, myślę, uczycie i jakby zgłębiacie, bo w tym momencie wiele, przez to, że świat współpracuje ze sobą, mamy jakby jakieś relacje z różnymi krajami w świecie arabskim, w Azji, również jest bardzo ważne i to tak naprawdę już możecie to robić, bo tak naprawdę języków uczymy się przez wiele lat. Uczyć się tak zwanych języków jak chiński, arabski, jakichś niszowych, czyli poza z takimi standardowym angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, nie wiem, czy któryś powtórzyłam, czy nie, tak naprawdę pewne niszowe języki też są bardzo pożądane przez pracodawców już dzisiaj, ale w tym świecie, w tym poszerzaniu się współpracy z innymi, jak najbardziej to jest bardzo ważne i tak naprawdę nie czekamy na jakieś skończenie studiów, na skończenie szkoły średniej, tylko już dzisiaj możecie uczyć się nie tylko angielskiego, ale dążyć do jakiejś biegłości posługiwania się angielskim, rozumienia też różnic kulturowych, ale przede wszystkim branżowego słownictwa i wykorzystywania w praktyce angielskiego, jak rozmowa telefoniczna, czy pisanie korespondencji, jak się zachować w jakimś oczytaniu i podczas spotkań biznesowych, czy różnych ludzkich. Studenci, jeżeli już studiują, to mają jakby możliwość studiowania na różnych jakichś programach wymiany,
My sami możemy, jeżeli mamy taką możliwość wyjazdów i podróży, ale my tak naprawdę, to nasze dzisiejsze spotkanie jest tego przykładem, bez wychodzenia z domu możemy przemieścić się na portale różne światowe, ściągać sobie jakieś słowa ciekawe, czytać jakieś materiały, relacje z różnych, odwiedzać jakieś muzea w świecie. To wszystko jest dzięki chociażby internetowi nie aż tak trudne, jak kiedyś nie można było wyjeżdżać i korzystać z tego wszystkiego. To, co jest dosyć istotne i znów obojętnie, czy będziemy bibliotekarzem, korzystać z nauczycielem, osobą, która wykonuje jakieś usługi, bez komputera, znajomości różnych programów i tych podstawowych jak Word, program do prezentacji, ale internet, a zwłaszcza różnych specjalistycznych aplikacji, chociażby z tej, której dzisiaj korzystamy, różnych rozwiązywania sprzętu, technologii, bo ten rozwój technologiczny ułatwia nam życie i w każdej dziedzinie to jest potrzebne i stosowane. Macie Państwo jakieś pytania do tej części omówionych kompetencji? Rozwijacie już je, czy jakby nie rozwijacie, czy nie macie pytań? Bo to nie jest. Okej, dobrze. W kolejnej części mam nadzieję, że porozmawiamy i tutaj jakby po tej części. Ja tutaj zreferuję tak naprawdę różne specjalizacje, w których rozwój i to, co jakby w przyszłości będzie pokazywane, jest dosyć istotne. Tak naprawdę odchodzi się od pojęcia zawód. Bardziej są stanowiska, które wykonujemy, specjalizacje. Na przykład, jaki ja mam zawód, jest trudno odpowiedzieć, bo ja jestem ogólnie z wykształcenia socjologiem, pracuję jako doradca zawodowy, specjalista rynku pracy, czasami jako trener, czasami koordynator jakichś przedsięwzięć na uniwersytecie. Nie jest, więc bardziej to są specjalizacje zawodowe niż czysty zawód. Oczywiście lekarz, nauczyciel dalej pozostaje w tym określeniu, ale są różni nauczyciele, różne specjalizacje i bardziej myśląc o swojej przyszłości, szukamy swoich tematów, spraw, dziedzin, branży, które właśnie stanowić będą naszą specjalizację. Okay? Czyli jeżeli tutaj nie pokazuję jakieś przykłady stanowisk, ale przede wszystkim ważne jest, żebyście wybierali, jaka dziedzina nas interesuje. Na przykład ochrona środowiska. To jest na styku różnych dziedzin, biologii, chemii, rozumienia człowieka, jakiegoś rozwoju, treści rozumienia o całej Ziemi, pewnych rzeczy. Łączy pewne rzeczy proekologiczne, ale również jakieś pomiary, wyliczenia, praca laboratoryjna. Jak ktoś dzisiaj studiuje ochronę środowiska i w niej pracuje, potrzebuje bardzo interdyscyplinarnej wiedzy, również przekazywaniu wiedzy, realizacji projektów, żeby właśnie kontrolować zanieczyszczenia, ale też wymyślać rozwiązania, czy edukować różne osoby, prawda? Czyli widzimy, jak w różnych dziedzinach można realizować różne ścieżki i prowadzeniem zajęć, przygotowując rozwiązania, dokonując jakichś pomiarów. Ochrona środowiska, jeżeli macie jakieś zacięcie proekologiczne, myślicie o przyrodzie, jest jedną z takich ścieżek, która na pewno w przyszłości również będzie bardzo potrzebna. Kolejna grupa, czyli jakby ten przykład, która teraz jakby wchodzi, ale zawsze jakby coraz ten rozwój będzie następował, to jest energia odnawialna. Słońce, wiatr, rozwijają się pewne gałęzie gospodarki alternatywnych źródeł energii, pewne przesunięcia chociażby branży gazowej, naftowej. Oczywiście one się zawsze będą uzupełniać, czy takie jak właśnie korzystanie jakichś z nowych technologicznych, ze względu na to, że jakby zmiany na naszej planecie są cały czas ciągłe, pewne zasoby się zmieniają i my również pracując w tej dziedzinie będziemy musieli albo wybierzemy sobie jakieś dziedziny, które nas interesują i będziemy w tej dziedzinie pracować. Samo wytwórstwo, produkcja przemysłowa, mimo że jakby zmienia się od czasów powiedzmy 100 lat temu, wracają albo tworzą się pewne nowe sektory wytwórcze, jednak cała mechanika, elektronika, automatyka, produkowanie, mimo zmian
jakieś technologiczne. To są dziedziny, które na politechnikach, ale nie tylko, stale są rozwijane. To nie jest tak, że jakby jest popularny kierunek, bo ja się tutaj odnoszę do uwagi pana Pawła. To nie chodzi o miejsca na studiach czy miejsca na rynku pracy. Tu chodzi o to, że w każdej dziedzinie my musimy sobie znaleźć miejsce, a nie wprost po studiach my się w niej znajdziemy. Zwłaszcza, że jakby dzisiejszy stan rynku pracy, to tak naprawdę on was nie dotyczy, bo wy macie jakby, będąc w gimnazjum, mówimy o pewnych, tak samo jak dzisiejsi studenci, tak jak wy przygotowują się do jakiejś pracy, chodzi o rozwój gospodarczy, w którym będziecie się za jakiś czas znajdować, czyli nie możecie oceniać dzisiejszego stanu stanowisk, wybierając jakąś swoją opcję. Mówimy o pewnych tendencjach, które są przyszłościowe i w wielu dziedzinach może u was nie być stanowiska dla kogoś po ochronie środowiska, ale tacy specjaliści są potrzebne chociażby w jakichś dużych elektrowniach, jakichś zakładach, bo muszą kontrolować, czy wszystko jest poprawnie. Tak samo właśnie pewne dziedziny, że powiedzmy się mniej produkuje w jednej branży, trzeba się zaadoptować w jakąś inną dziedzinę i nie wiem, za chwilę będą bardziej częściej produkowane statki kosmiczne, a teraz ktoś, kto jakby takie bardziej zaawansowane technologie studiuje, on niekoniecznie ma dużo stanowisk, ale w przyszłości to się bardzo zmieni. To, co jest istotne i bardzo chciałabym to podkreślić, to co jakby wy w swojej jakby spędzaniu czasu w jakiejś fantastyce, spędzaniu wolnego czasu, korzystanie z różnych słuchawek, macie różne gry wideo, internet i na razie jest to dla was zabawa, w swojej pracy jak najbardziej będziecie tego właśnie korzystać również w życiu zawodowym. Już dzisiaj postacie awatarów, różnych postaci są chociażby w takich szkoleniach prezentowane, w jakichś kursach elektronicznych. Czyli proszę zobaczyć, to co my dzisiaj traktujemy jako pasję, zainteresowania, coś co nas fascynuje, jak cały internet, gry, jakieś trójwymiarowe telewizje, tak naprawdę w waszej rzeczywistości zawodowej będzie codziennością. Więc jakby tworzą się pewne specjalizacje, jak architekt cyfrowy, konsultant, który właśnie tworzymy swoje, to już dzisiaj to, co ćwiczycie w różnych grach, rozwijaniu pasji, jest właśnie umiejętnością, którą będziecie później w pracy też wykorzystywać. Tak samo jak pewne roboty, które się wydają, tak jak robotyka na politechnikach, to jest kierunek, który jak moi koledzy, tam miałam jednego kolegę, który to studiował, w tym momencie cały czas ta dziedzina się rozwija. 20 lat temu było to bardzo niszowe, a teraz jakby jak najbardziej te roboty nawet w domu będą coraz bardziej dostępne. W waszej przyszłości już niedalekiej. Inżynierowie, projektowanie właśnie jakichś ubrań robotów, co już w świecie żołnierzy, zastosowaniem całej tej nowoczesności jest coraz bardziej widoczne i stosowane czy testowane w różnych dziedzinach. Kolejna grupa branż wydaje się bardzo zwyczajna, tak jak biznes czy edukacja. Natomiast musimy widzieć, że osoby, które prowadzą swój biznes, pracują właśnie w jakichś przedsiębiorstwach, one są już dzisiaj nastawione na to, że muszą się bardzo dostosowywać, reagować, mieć szeroką wiedzę ekonomiczną, społeczną, plus wiedzę o swojej dziedzinie, czyli właśnie stosowania nowych technologii, korzystania z jakichś właśnie nowatorskich form, reagować na jakąś lokalną sytuację, współpracować z innymi. To jest cały czas istotne, ale bez na przykład wiedzy o zarządzaniu, marketingu, ludziach, pewnych trudnościach komunikacyjnych, ktoś, kto prowadzi swoją firmę, koordynuje jakieś projekty, ma swoją działalność, bez dokształcania się i rozumienia tego wszystkiego, nie jest w stanie ani dzisiaj, ani w waszej przyszłości odnaleźć się w biznesie. To, co też pokazuje, jak wiele się rzeczy zmieni, to jest ta właśnie edukacja, w której funkcjonujemy, czyli chociażby edukacja.
Ona się zmienia, ona się dostosowuje, ona korzysta chociażby z nowych narzędzi. Musimy sobie wyszukiwać pewne szkolenia, łączyć się, musimy się tego uczyć przez całe życie, non-stop właśnie korzysta z jakichś kursów, programów. Jesteśmy tego przykładem. Przewodnik różnych jakichś opcji doszkalania się, właśnie jest to dużo łatwiejsze niż było, kiedy nie było chociażby internetu. Ktoś mi tutaj napisał, że to, co ja prezentuję, będzie dostępne tylko dla elit. Dzięki chociażby internetowi, to nie jest kwestia elit. Bo jak przy biznesie edukacji i tych dziedzinach, o których mówiliśmy, jest bardzo, w każdym zakładzie produkcyjnym, chociażby tak jak mówiłam, ochronie środowiska, są fachowcy, które kontrolują jakość. Wymyślanie, tworzenie nowych rzeczy jest zawsze elitarne. Ale praca z wykorzystaniem różnych narzędzi, technik dotyczy również nas. Okay? Ja jak się uczyłam, nie wiedziałam, że będę jakby prowadzić zajęcia, chociażby przez taką aplikację, w której teraz jesteśmy. To bardzo ułatwiło chociażby kontakt z wami, prawda? I to jest jakby tańsze, niż gdybym do Państwa przyjechała do tych wszystkich szkół, prawda? Czyli jakby bardzo ułatwia korzystanie. Ułatwia zarówno rozwój edukacji, form różnych dziedzin, prawda? Czyli jakieś konferencje internetowe, oszczędzamy chociażby biznesowe pieniądze. To są dopiero dziedziny, które też dopiero powstają. Czyli osoby, które teraz studiują biotechnologię, mają kłopot ze znalezieniem pracy wprost. Bo zakładów, które jakby produkują leki, wytwarzają, testują jakieś nowe narzędzia, wcale, nie wiem, w Warszawie nawet jako dużym mieście, wcale tak dużo nie ma. Ale w światowej gospodarce jest to tendencja, czyli te osoby, które się uczą teraz biotechnologii, pracują w jakichś firmach farmaceutycznych, w tym momencie bardziej to dotyczy świata nauki, ośrodków badawczych, i takich technologicznych, ale zastosowania tych rozwiązań coraz mocniej są stosowane w przemyśle. Okay? Czyli najpierw są wymyślane w jakichś tam centrach, ośrodkach badawczych, na różnych uniwersytetach w całym świecie, ale my sami idąc do apteki, korzystając z jakichś kremów, jedząc, korzystamy już dziś właśnie z zastosowania. Tylko jakby te dziedziny są światowe, a nie skoncentrowane tylko na tym, co się dzieje w Polsce. To, co bym chciała podkreślić, myśląc o nanotechnologii czy biotechnologii, one są przykładami dziedzin pokazujące, że tak naprawdę nie ma czystego kierunku, w którym pracujecie. Bo biotechnolog korzysta i z chemii, biologii, fizyki, ma szeroką wiedzę jakąś o medycynie, w przekazywaniu wiedzy, rozwiązywaniu jakichś problemów. I to dotyczy nas, prawda? Bo jakby z tych osiągnięć naukowych my również jako osoby i człowiek korzystamy. Geolog, który gdzieś tam robi jakieś analizy skał, produkuje coś, my również się z tym stykamy w takim bieżącym rozwiązywaniu problemów człowieka. One są bardzo blisko nas, mimo że faktycznie nieliczni będą dobrymi biotechnologami, czy faktycznie nie mamy pewnych jakichś umiejętności, żeby w jakichś pracach laboratoryjnych się odnaleźć. Ale właśnie na styku fizyki, technologii, matematyki dzieją się bardzo fajne projekty, które właśnie służą przedłużeniu naszego życia, zmniejszeniu śmiertelności, czy żeby nam było wygodniej i jakby rozwijają pewne technologiczne chociażby korzystania z życia i ułatwiają to, żeby nam, mimo że będziemy pracować powiedzmy w edukacji, rozwoju, czy wykonując jakieś usługi, czerpać z tego w takim codziennym funkcjonowaniu. Kolejne, tak? Czyli na przykład to, że wiemy, że społeczeństwo się starzeje, właśnie ten rozwój technologiczny umożliwia, że żyjemy dłużej, na to odpowiada rynek pracy już dzisiaj, czyli są pracownicy społeczni, są osoby, które pomagają, są różne takie zawody jak pielęgniarki, opiekunki, ale to jest właśnie ta tendencja, że my z tymi osobami będziemy się zawsze stykać
I możemy też myśleć o takiej pracy społecznej, już dzisiaj pomagać naszym dziadkom, rodzicom, szkolić się w pewnych kwestiach rozumienia chorób, radzenia sobie i być chociażby w przyszłości terapeutą, opiekować się z ludźmi. Takie właśnie przygotowałam tutaj różnorodne przykłady dziedzin, które są też przyszłościowe, ale my się do tych ról musimy bardzo dobrze przygotować i stale właśnie mieć dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną, żeby poszukać swoich specjalizacji odpowiadających na to, co się dzieje w społeczeństwie. Tak samo jak zajmowanie się żywnością, widzimy, jakie są zmiany, prawda? Czy to będzie na bardzo dużą skalę, czy będzie właśnie, tak jak już dzisiaj są jakieś ekologiczne przedsiębiorstwa, które produkują zdrową żywność. Stały rolnik to też nie jest tylko osoba, która potrafi uprawiać, sadzić, obsługiwać maszyny rolnicze, ale musi się znać na genetyce, marketingu, pisaniu jakichś grantów, dofinansować, rozliczać. To, co staram się podkreślić, że jakby nie ma jakiegoś zawodu czy jakiejś pracy, która nie czerpie, nie opiera się o jednej dziedzinie, prawda? Czyli widzimy tego rolnika, który tak naprawdę jest już dzisiaj biznesmenem, czy właśnie przygotowuje się wymyślaniem jakichś rozwiązań z wykorzystaniem również technologii maszynowych i nawoza. Przygotowanie do zawodu opiekuna, tutaj mam pytanie, to jest jakby my poprzez kursy, szkolenia możemy zdobywać. Są pewne specjalizacje z takimi blokami przedmiotów psychologicznych, medycznych, które do tego przygotowują. Tak? Czyli jakby nie jest to tak, że my skończymy jakiś kierunek, klasę i już jesteśmy gotowi. Oczywiście, że są klasy medyczne, są w jakichś technikach pewne specjalizacje, ale cały szereg pewnych umiejętności pozyskujemy również w kursach szkolenia, w kursach masażu, korzystania z jakiejś aparatury, ale cały szereg wiedzy psychologicznej, rozumienia innych osób jest tutaj potrzebny. Dlatego jest wiele rzeczy nie tylko szkołami, ale właśnie kursami specjalistycznymi. A na pewno są na jakichś studiach licencjackich czy kierunkach też właśnie przygotowujące czy do ratownika, czy byli opiekunem, czy pielęgniarką, które jakby tutaj mamy. A na pewno są też studia, które szkolą fachowych pracowników społecznych. Pokażę również przedmiot, już tutaj zawody, które się nie starzeją, jak prawnik, polityk, pisarz, artysta, grabarz, poborca podatkowy i przywódcy religijni. Ale te zawody tak naprawdę zupełnie inaczej wyglądają, z innej wiedzy korzystają, niż to było powiedzmy 100 lat temu. Prawnicza wiedza się zmienia, stale są nowe ustawy, nowe przepisy, to są osoby, które wykonują pracę, nie wiem, adwokata, radcy prawnego, ale non-stop muszą jakby reagować na pewne tendencje, przepisy, które się dzieją. Polityk również jest to osoba, która reprezentuje różne nacje, wykonuje swoją pracę i też mamy z nimi do czynienia i w mniejszych miejscowościach, i w dużej polityce krajowej, lokalnej. Pisarze, mimo że korzystają z innych narzędzi, bardziej na jakichś portalach, bardziej wykorzystują, czasem piszą blogi, wypowiadają się w sposób elektroniczny, wrzucają jakieś filmiki, a mniej wydawane są chociażby książki papierowe, tak jak pisarze na jakichś e-bookach, różnych innych nośnikach. Widzimy, że to się zmienia. Artyści, twórcy, piosenkarze, wszyscy również, myślę, że i w waszym gronie są artystyczne dusze i będziemy mogli cieszyć się jakimiś fajnymi obrazami czy innymi, bardziej nowatorskimi formami przekazu artystycznego. Przywódcy religijni, to jest przykład księży, również wyznawców, też nam towarzyszą. Czyli widzimy, pokazałam pewne specjalizacje, zawody, na które już możemy się przygotowywać. W żadnym z nich, bez kompetencji uniwersalnych, stałego rozwoju, otwartości na świat, szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej, my tak naprawdę nie odniesiemy sukcesu. Oczekuję i mam nadzieję, że Państwo się teraz odniosą do tego, co powiedziałam. Mam nadzieję,
że ktoś się odezwie, a przynajmniej czekam na jakieś Państwa pytania na czacie. Okej, o serduszkach było, coś mi chyba umknęło. Odezwie się ktoś do nas, żeby nie tylko ja się tutaj wymądrzała? O jakich zawodach myślicie? Co chcielibyście robić, studiować? Czy są rolnicy, którzy, bo tutaj jest pytanie, czy rolnicy są przygotowani do swojej pracy? Myślę, że to zależy, prawda? Bo znacie jakby w swoim otoczeniu osoby, które faktycznie korzystają, potrafią napisać jakieś wnioski unijne, a są też rolnicy, którzy po prostu pozostali w poprzednim jakby organizacji rolnictwa. Więc jakby zawsze w każdej grupie są osoby, które odnoszą sukces, potrafią się odnaleźć i osoby, które mają trudności w wykonywaniu. No lekarz, prawnik, jak najbardziej to jest przyszłość. Jeden i drugi zawód wymaga już dzisiaj bardzo cały czas uczenia się, przyswajania dużych bloków informacji, dużej praktyki. Czyli to są zawody bardzo trudne, wymagające samozdyscyplinowania, wymagające od nas stałego doszkalania się, ale faktycznie są na tyle uniwersalne, jeżeli ktoś właśnie odpowiednio się rozwija, do myślenia o tych ścieżkach, ale wymagają bardzo dużej pracy, intensywności, żeby odnieść sukces w tych zawodach. I jest bardzo ciężka praca, obojętnie we wszystkich zawodach medycznych, również prawniczych. Nie jest to łatwy sukces od razu. Jakieś jeszcze pytania? No, mamy tutaj pytanie o perspektywy w służbach mundurowych. No, jakby na pewno wojsko, jak tutaj rozmawialiśmy o technologiach, zastosowaniu, jest to też dziedzina bardzo nam potrzebna, jak widzimy, że cały czas są zagrożenia, jakieś konflikty, więc tutaj również mamy właśnie całą wiedzę pewnego funkcjonowania, jak najbardziej są kierunki, które przygotowują od razu do wyższych stopni w różnych szczeblach mundurowych, jest to dobry pomysł. Tak samo jak tutaj te zawody jak mechanik, elektryk, hydraulik, one są też z tej grupy, która będzie nam potrzebna. Tak. Każdej jakby opcji zainteresowanie grabarzem widzę jest. Jest to taki jeden z zawodów, który na pewno, oczywiście to się zmienia, bo na przykład wiele osób już nie ma klasycznych form, tak jakby czy trumień, ale są też przecież palenie zwłok, różne te formy czasami jeszcze nie ma takich możliwości rozsypywania. Jest to jednak wszystko blisko człowieka i każda forma, tak samo jak choroby, starzenie się społeczeństwa, pokazuje, że dziedziny i zawody służą przede wszystkim człowiekowi w różnych momentach jego życia. Znaczy, no, milionerem, jak najbardziej każdy z nas, myślę, ma taki plan. Jak najbardziej jest to dobry cel. Tylko każdy milioner, jak się słucha fajnych biznesmenów, osób, które odnieśli sukces zawodowy, mamy takie osoby, one się bardzo często opowiadają o swoim sukcesie. To są osoby, które bardzo ciężko pracują. Więc plan jest świetny, tylko już dzisiaj musimy bardzo ciężko pracować. Również jak wygramy w totka, jak tutaj pan Paweł zauważa, oznacza, że my z tymi pieniędzmi coś musimy później zrobić. Też się zastanawiałam ostatnio, jak było to 60 milionów, to łatwo jest nam kupić nowe mieszkanie, samochód, wyjechać gdzieś, ale jak zaplanować w szerszej perspektywie dobrze zainwestowanie tych milionów, to już jest ciężka praca. Wiele osób, które wygrały w totka, po prostu albo zmarnowali te pieniądze, albo przepuścili, więc jakby samo inwestowanie dużych kwot to jest też bardzo ciężka praca. Wtedy bardziej mamy więcej czasu na swoje pasje, rozwój zainteresowań, ale to nie oznacza, że nie będzie tego elementu wymyślania, organizowania również jakiejś współpracy z innymi.
Jak świat, bo tutaj jest pytanie o zawód pilota. Jak najbardziej to się wpisuje w to, jak przemieszczamy się szybciej. Samoloty stały się tak, jak polecieć z Warszawy do Wrocławia można za 20 zł, być w godzinę w innym mieście, to jak najbardziej, tak jak i statki kosmiczne, to jest nasza przyszłość. Oczywiście łatwiej jest zostać pilotem niż dostać się do statku kosmicznego, ale dla Was. Również używanie, jakby myślenie o takich, bycie nie kierowcą samochodu, a właśnie pilotem, jak najbardziej jest dostępne. Na przykład chociażby w służbach mundurowych i bycie żołnierzem. Rozdzielanie faktycznie jakiejś lokaty, fundusze, to też jest ciężka praca. Odpowiednie wykorzystywanie swoich pieniędzy, lokowanie. Faktycznie warto jest skończyć studia ekonomiczne, żeby właśnie to odpowiednio zrobić, bo jeżeli tego nie potrafimy i korzystamy na przykład z nieuczciwych doradców, to mogą nam cały ten majątek zniszczyć, chociażby jak są tutaj jakieś kryzysy finansowe. Czyli samo biznesmeni, osoby, które mają pieniądze, muszą też nadzorować te fundusze i reagować chociażby na jakieś zmiany na rynkach, żeby tych pieniędzy nie stracić. Mechanik, elektryk, hydraulik, jak najbardziej to są zawody, które tutaj myślimy o nich, bo one zawsze będą potrzebne, czyli rozwiązywanie pewnych jakichś trudności technicznych. O, tutaj ktoś chce z nami rozmawiać, jak miło. Tutaj pan Marcin pyta o poborce podatkowego. Na pewno z tych gruntów kierunków finansowych, rozliczeniowych, prawda? Czyli na różnych, albo po matematyce, albo po finansach. Czyli jakby te osoby, które się uczą jakiejś rachunkowości, systemu podatkowego, to jak najbardziej te kierunki są dostępne. Czekamy na młode wilki. To zależy, bo tutaj Paweł zaznacza, że poborca podatkowy kojarzy się z komornikiem, tak samo jak windykatorzy są takimi niewdzięcznymi, ale tak naprawdę sprawdzanie systemu podatkowego jest dla nas, żebyśmy chociażby mieli bezpłatną edukację. To jest takie rozumienie, że nie wszystkie prace są dla nas przyjemne, ale wiążą się z tym, że jeżeli ktoś jest nieuczciwy i nie płaci podatków, ktoś musi to sprawdzać, prawda? Policjanci też wykonują niewdzięczną pracę, czy musimy rozwiązywać różne problemy, ale one służą nam wszystkim. No mam nadzieję, że się uda tutaj połączyć. Czekamy na reakcję młodych wilków. Znaczy, zawód informatyka, tutaj pan Paweł pyta, tak naprawdę są różne specjalizacje. Ktoś jest na przykład programistą, zajmuje się programowaniem, nie wiem, gier komputerowych, przygotowywaniem jakichś aplikacji dla banków. Ktoś inny jest administratorem sieci, ktoś inny rozwiązuje jakieś problemy takie bieżące w biurze. Czyli my też musimy wiedzieć o specjalizacjach. Dzień dobry. Witamy, jak się cieszę, że nie tylko ja mówię. Dzień dobry, witamy. Właśnie jest tutaj nas pięć dziewczyn i myślę, że
wszystkie chciałybyśmy w przyszłości osiągnąć zawód taki dość znaczący. Nie starzejący się. Na przykład według nas bardzo dobrym zawodem jest lekarz, bo ludzie zawsze potrzebują na przykład pomocy lekarza, to jest logiczne, ale też prawnika i uważamy, że to jest naprawdę dobre wyjście. Ale już musicie na to pracować, tak? Czyli jakby przygotowujecie się, te oba zawody wymagają bardzo dużego wysiłku, tak? Czyli zapamiętywania różnych rzeczy, uczycie się i mam nadzieję, że się do tego przygotowujecie. Pomysł jest na... Przede wszystkim musimy znać też języki obce. No angielski tak. To jest oczywiście podstawa, no, ale oprócz tego przydałby się na przykład niemiecki czy też francuski. Tak, albo właśnie tak jak pani mówiła, te niestandardowe. Tak, jak najbardziej. Czyli widzicie, że to nie dopiero jak skończymy studia możemy myśleć o pracy w jakichś dziedzinach, tylko wy już pracujecie na swój sukces. Dokładnie. Cały czas się staramy i chcemy osiągnąć swój cel, dążymy do niego. Okej, okay. To ja się cieszę i kibicuję. Mam nadzieję, że będziecie nas leczyć później. Tak? To może my nie mamy takiej nadziei, ale może się jeszcze kiedyś spotkamy. No zapraszam do Warszawy. No to my zapraszamy do Krakowa. I przyjeżdżam do was czasami. Dobra, zapraszamy. To dziękujemy bardzo. Co? Dziękujemy. Jak miło było kogoś usłyszeć. Bardzo dziękuję za głos. Czy jeszcze są jakieś pytania, czy już się żegnamy? Okej. Okay. Bardzo dziękuję za to. Mam nadzieję, że jakby pokazałam pewne możliwości, ale chcę to podkreślić, że tak naprawdę my musimy ciężką pracą, wysiłkiem, który już teraz wnosimy, zapracować sobie na jakiś fajny sukces, pieniądze, zadowolenie z tego, co robimy i naprawdę mamy na to wpływ, jeżeli korzystamy z wszelkich form dokształcania, myślimy o rozwiązaniach, szukamy jakichś ciekawych opcji. Więc bardzo wam dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że gdzieś kiedyś w Polsce lub w świecie na siebie wpadniemy. Dziękujemy również, my też mamy taką nadzieję. Do zobaczenia.